Witajcie, prezenter Alien, kłaniam się i dzisiaj porozmawiamy o filmie Contrain, a dokładnie o pośredniaku pracy w Holandii. Contrain, który zatrudnia pracowników, daje im takie dokumenty do podpisania, że dosłownie głowa pęka w szwach. No to nie przedłużajmy, zapraszam. Generalnie rzecz biorąc, zaczniemy sobie przede wszystkim od dokumentów. Od dokumentów, od regulaminu, a dokładnie części tego regulaminu, który tutaj dają do podpisania pracownikom. To co widzicie, to jest zgoda na potrącenie kosztów. I tutaj jest wyraźnie napisane, że oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem zakwaterowania oraz wyrażam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia za miesiąc. Tu się zaczyna robić ciekawie. Kwoty. Tu jest jeszcze ciekawiej. Z tytułu kary za niestosowanie się do regulaminu zakwaterowania. Problem jest w tym, że gdyby pracownik otrzymał taki dokument po zniszczeniu czegoś lub po tym, jak koordynator oświadcza, że nakładamy karę na ciebie, miałby jeszcze prawo wyboru, mógłby podpisać albo odmówić. Ale uważajcie, w filmie Contrain pracownik, który nie podpisze tego in blanco, czyli tak jak widzicie w miejscu ptaszków, nie wypełni i nie pozostawi wolnego miejsca, gdzie jest wpisywane za miesiąc oraz kwotę, pracownik nie podejmie pracy. Biuro go nie przyjmie. I teraz sobie wyobraźcie, biuro jest w posiadaniu takiego in blanca. No i na przykład coś im nie pasuje i w pewnym momencie może zostać wpisane przykładowo na potrzeby tego materiału za miesiąc, styczeń, kwota 500 euro. No i pracownik jest w czarnej dziurze, może tak to grzecznie powiem, albo po prostu jest w ciemnej dupie. A mówiąc tu otwarcie, dlatego że jest to dokument podpisany, a więc jest jego podpis, pracownik wydał zgodę na to, wyraził zgodę na to, żeby ta kwota została potrącona. I co tutaj zrobić? Otwarcie mówię, jest to nielegalny proceder w tym biurze i w żadnym, naprawdę, nie bądźcie desperatami, w żadnym razie nie podpisujcie tego w systemie in blanco. Jeśli to podpisujecie, to albo jesteście w systemie desperacji, że naprawdę chcecie pracę, albo chcecie stracić naprawdę dużą kwotę. Ten proceder jest niedozwolony. W Holandii nie możemy podpisywać w systemie in blanco. Musi być to wypełnione w przypadku, kiedy chodzi o potrącanie czegokolwiek z naszej kieszeni. Przejdźmy sobie teraz do regulaminu zakwaterowania firmy Contrain. Ja wam tylko powiem, że to jest część tego regulaminu, gdyż będzie robiony jeszcze jeden odcinek, w którym będzie cały ten regulamin, gdzie tak naprawdę go zweryfikujemy od A do Z. W każdym bądź razie, kiedy trafiacie do firmy Contrain, odpowiedzialność właściciela zakwaterowania. I tutaj uważajcie. Odpowiedzialność właściciela zakwaterowania. Właściciel zakwaterowania nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością zakwaterowanych pracowników lub osób ich odwiedzających, jak i również za wypadki osób przebywających w kwaterze. Nie brzmi to ciekawie. Kontrola. Właściciel zakwaterowania oraz przedstawiciel firmy Contrain ma zawsze możliwość wejścia do zakwaterowania. I tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Tak naprawdę pod waszą nieobecność nie ma prawa właściciel zakwaterowania czy przedstawiciel firmy Contrain wejść do waszego lokum. Powód jest prosty. A niech sobie leży 1000 euro. Raptem 1000 euro znika. Kto za to odpowie? Wróćmy do punktu pierwszego. Właściciel zakwaterowania nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie przedmiotów będących własnością zakwaterowanych. A więc spokojnie może zjuchcić 1000 euro i nie poniesie za to odpowiedzialności. Ale również jest nielegalne wchodzenie pod nieobecność osób zamieszkujących. Zawsze musi odbyć się to
podczas gdy jakaś przynajmniej jedna osoba zakwaterowana przebywa w obiekcie wynajmowanym. Może tak to powiedzmy. I tutaj na chwilę się też zatrzymajmy. Jest wpisane właściciel zakwaterowania. Mogę wam powiedzieć, że na Limburgii jest spory problem z tym. Mianowicie na jednej z lokacji dochodzi do takiego procederu, że właściciel zakwaterowania posiada własne prywatne rzeczy w domku, w mieszkaniu, które wy wynajmujecie. Wyobraźcie to sobie. I taki właściciel przez 24 godziny na dobę, bez żadnego pukania, wchodzi, idzie sobie, czy tam do storage'a, czy do lodówki, bierze swoje rzeczy i wychodzi. Drogi kontrain, ja mam pytanie do was. Za co pracownicy u was płacą? Za to, że przez 24 godziny na dobę mogą zostać nakryci, jak wychodzą z prysznica, w negliżu, za brak swobody, wy jeszcze za to pieniądze bierzecie? Chyba powinniście tutaj troszeczkę to przeanalizować, bo macie problem na Limburgii. To jest po prostu straszne. Idziemy dalej. Wyjazd pracownika z miejsca zakwaterowania. Pracownik ma obowiązek zgłoszenia koordynatorowi operacyjnemu faktu opuszczenia zakwaterowania. Prosimy o przesłanie SMS-a, w którym podacie państwo imię, nazwisko, datę wyjazdu z zakwaterowania. Zwrotnie dostaną państwo potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Jeśli to państwa potwierdzenie zaniechania poboru opłaty, jest to państwa potwierdzenie zaniechania poboru opłaty za zakwaterowanie. Czyli wychodzi na to, że kwaterę możemy opuścić z minuty na minutę za pomocą jednego SMS-a. No, można powiedzieć, że jest to fajna furtka. Zabronione jest pozostawianie artykułów spożywczych w szafkach oraz lodówce. No wiadomo, no chyba nikt tego raczej nie zostawi. A także pozostawienie kosmetyków i innych środków czystości w łazience. Przed opuszczeniem zakwaterowania należy posprzątać zajmowaną przez siebie przestrzeń. Pracownik, który nie posprząta, nie sprzątnie miejsca zakwaterowania przed wyjazdem, zostanie obciążany kosztami sprzątania. No, ten zapis jest akurat godny, bo w pewnym sensie zmusza pracownika, żeby pozostawić czystość po sobie. W przypadku zamykania zakwaterowania na stałe lub na dłuższy czas należy posprzątać wszystkie pomieszczenia, opróżnić kosze na śmieci, lodówki, zamrażarki, umyć podłogi, kuchenki, piekarniki. To jest normalne. Upewnić się, że wszystkie urządzenia elektryczne są odłączone od źródeł zasilania. Ok. Grzejniki skręcić na zero oraz pozamykać wszystkie okna. Ok. Tutaj nie ma się czego czepnąć. Standardowo. Ale idźmy dalej. Pracownik ma obowiązek. I tutaj zaczyna się po prostu śmiech na sali. Używać wyposażenia i sprzętu znajdującego się w zakwaterowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi normami. Dobra, to normalne. I tu uważajcie. Używając ogrzewania należy stosować się do wskazówek właściciela. Przepraszam, do wskazówek właściciela, tak? Czyli jak ja jestem właścicielem, przychodzę, yo, dzisiaj macie odcięte ogrzewanie, wyłączacie na zero. To pracownik musi wyłączyć. Mimo, że płaci ponad 100 euro za tydzień zakwaterowania w pokoju dwuosobowym. To daje 200 euro tygodniowo, 800 euro miesięcznie. Ponad. Troszeczkę paradoksalny. Ale uważajcie dalej. Ze szczególnym uwzględnieniem zasad oszczędności energii. No, szkoda, że energia w Holandii jest taka tania. Weźmy to pod uwagę. Jest tańsza od gazu, jakby ktoś nie wiedział. Kilowat, średnia cena od 6 do nawet 15 eurocentów za kilowat. Temperatura na każdym zakwaterowaniu w okresie grzewczym powinna wynosić maksymalnie 21 stopni. Jeśli podczas kontroli koordynator odnotuje ustawienia wyższej temperatury na termostacie, mieszkańcy domu zostaną obciążeni karą porządkową oraz nadwyżką zużycia z gazu, zgodnie z miesięcznym rozliczeniem zużycia wskazanym przez dostawcę gazu. No, chyba macie problem, bo gaz na ogół idzie albo kwartalnie, albo raz na pół roku. Mhm.
ale mniejsza o większość. Pomiary wartości zużycia gazu i energii elektrycznej odbywają się miesięcznie. No dobra, tutaj wskazują, że jest to miesięczne. No to więc wróćmy do 21 stopni. Nie wiem, czy wiecie, ale niektóre biura, jak i również właściciele mieszkań, żeby obniżyć koszty gazu, który jest zużywany na ogrzewanie, zakładają termostaty dość blisko źródeł ciepła. Jak to się ma do realii? To bardzo proste. Kiedy mamy założone w pobliżu źródła ciepła termostat o wiele szybciej odczytuje temperaturę żądaną. Czyli jeśli ustawiamy 21 stopni, to on to odczyta bardzo szybko. W stosunku do tego, jakby został założony na przykład przy wejściu. Z dala od źródła ciepła. I teraz sobie wyobraźcie, że jeśli taki termostat jest w pobliżu źródła ciepła, to w okolicach termostatu mamy żądane 21 stopni, ale w drugim końcu pokoju możemy mieć ich zaledwie 19? Nie uważacie, że to jest trochę nisko? Poza tym weźmy drugą rzecz pod uwagę, że na ogół taki termostat, jak ustawiamy na 21 stopni, to wodę, którą podaje do kaloryferów, nie podaje w temperaturze maksymalnej. Po prostu komputer dobiera temperaturę wody w grzejnikach w stosunku do żądania na zewnątrz. Więc jak żądamy 21 stopni, to raczej tam 80 stopni nie popłynie. To najwyżej 60. I to wiem z autopsji. Więc to się robi tutaj paradoksalne. W dodatku grożą, że za większe zużycie będzie płacone. Przepraszam, to za co płacą mieszkańcy? Czy mieszkańcy płacą za to, żeby temperatura realna w domu wynosiła średnio 19 do 20 stopni? Nie, no to sorry. Ja narzekam, że 23 to mi trochę mało. A co dopiero 19? To oni chyba temperaturę wakacyjną mają. Stosować się, to oczywiście następny punkt, do podstawowych zasad bezpieczeństwa używając urządzeń zasilanych energią. Nie wolno zostawiać wyżej wymienionych urządzeń podłączonych do źródeł zasilania bez opieki, w tym przedłużaczy. To Contrain, ja mam pytanie. Kiedy robię tosty lub... Okej, zaczniemy najpierw od tostów, bo tu mówimy o źródłach energii. To rozumiem, że nie mogę iść do lodówki, odstąpić od tostera, wziąć ser i na przykład nie mogę iść do pokoju, wziąć jakiś dodatkowy produkt, który w danym momencie mi jest potrzebny do tostów. Bo muszę jak pies warować przy tosterze, bo jeśli mnie nie będzie przy tosterze, a wejdzie pracownik waszego biura, to mamy karę. No i oczywiście za chwilę sobie porozmawiamy o tych karach. Przecież to jest śmiechu warte. Po prostu śmiechu warte. I nie można zostawiać przedłużacza bez opieki. Przepraszam. Nie można zostawiać źródła zasilania przedłużacza bez opieki. Czy to jest żart? Niech mi ktoś wytłumaczy z widzów, co się stanie, jak zostawimy włączony przedłużacz bez opieki. Podeja do jasnej ciasnej, w mojej chałupie mam ich 6. I ja nad nimi nie stoję. Ja ich nie pilnuję. Czyli rozumiem, że jeśli ktoś w tym domu używa przedłużacza, żeby podłączyć sobie 2 kostki lub 3 kostki do ładowania sprzętu typu telefon, tablet i nie wiem, drugi telefon, to musi jak pies warowny stać aż do momentu, kiedy się naładuje i to odłączyć. Contrain, chyba macie problem. Zabrania się stosowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych. Aha. Nie no, super. Czy też gazowych. Lub innych. Ciekawe, co macie pod nazwą lub innych. Czyli rozumiem, że ogrzewania solarnego nie można nawet używać. Bez wyraźnej zgody koordynatora. Panie koordynatorze, ile kosztuje taka zgoda? Kolejny punkt. Dbać o czystość i porządek. Wszystkie pomieszczenia należy na bieżąco sprzątać, a gruntownie przynajmniej raz w tygodniu. Tutaj szacunek. Jestem jak najbardziej za tym, że powinna być taka czystość. Regularnie wietrzyć zakwaterowanie. Szczególnie kuchnię i łazienkę, aby uniknąć zbierania się wilgoci. Ostatnia osoba wychodząca spod prysznica wyciera do sucha wnętrze i kabiny prysznicowej
drzwi kabiny prysznicowej, bądź ścianę przylegającą do wanny. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy czyścić odpowiednimi do tego środkami czystości. To ja mam teraz pytanie, czy jeśli w domu mieszka 10 osób, to ja mam sprzątać, bo jestem ostatni, bo przychodzę ostatni na, nie wiem, do domu, przychodzę w nocy, tak, z popołudniowej zmiany, to ja mam po wszystkich sprzątać? Nie, no to jest jakiś dowcip. Zacznijmy od tego. Ja uważam, że każdy po sobie powinien sprzątać, że chyba powinniście tutaj ten regulamin trochę poprawić i napisać, że każda osoba po wzięciu prysznica lub kąpieli w wannie powinna do sucha wytrzeć taką łazienkę. Poza tym, czy wydajecie środki czystości? No bo rozumiem, w tej cenie to chyba dajecie. A teraz najlepszy punkt. Zgłaszać na bieżąco wszelkie usterki i zniszczenia. Sprzęt zostaje systematycznie poddawany kontroli. W przypadku uszkodzenia lub jego braku osoby przybywające na zakwaterowaniu będą zobowiązane do naprawy zakupu. Na ten punkt naprawdę kontrain powinniście zwrócić uwagę, gdyż każdy jeden zdrowo myślący pracownik może wam ten punkt podważyć. Mianowicie nie macie zapisu, że w przypadku, że tak powiem, zużycia naturalnego, czyli usterek technicznych, które powstały bez ingerencji osób trzecich, po prostu wywaliło bezpiecznik, czy najzwyczajniej w świecie, nie wiem, spaliła się grzałka, czy w lodówce przestał chodzić kompresor, to rozumiem, że wy za to chcecie naliczać osoby. Przecież to jest zużycie normalne. To się samo zużywa, to pracuje. Powinniście tutaj zrobić korektę, bo tutaj się każdy może do tego przyczepić. Sortować odpady zgodnie z zasadami przekazanymi na miejscu przez koordynatora operacyjnego bądź właściciela zakwaterowania. Tutaj ten punkt jest bardzo dobry. Ja cały czas uważam, że odpady powinniśmy sortować. Ale chodźmy dalej. Oczywiście, rzecz biorąc, mamy cennik. To jest po prostu już tutaj i trochę masakra, i trochę prawdy. Kontrain ustanowił cennik kar, które są nakładane. I oczywiście to nie jest cały cennik. Cały cennik będzie w kolejnym materiale. Dlatego, że spróbujemy z kontrainem porozmawiać na ten temat. Nieodpowiednie zachowanie po spożyciu alkoholu i lub zażyciu innych środków odurzających. 250 euro za osobę i natychmiastowe wydalenie z pracy. Oraz z miejsca zakwaterowania. Jestem za. Ta kara nawet jest mała. Kontrain, tu wam gratuluję. Ale moim skromnym zdaniem ta kara powinna wynosić przynajmniej 500 euro. Także alkoholików i ćpunów żegnamy z powrotem do Polski. Nadużycie wykorzystania gazu i energii elektrycznej. 25 euro dom za każdy jeden stopień powyżej 21 stopni. Słuchajcie, troszeczkę chyba zaszaleliście, ale dam tutaj radę mieszkańcom. Każdy jeden termostat można oszukać. I to w bardzo łatwy sposób i w dodatku nieinwazyjny sposób. Nie mówimy tu o kładzeniu mięsa mrożonego, czy kostek lodu, czy kartuszy odpowiedzialnych za trzymanie zimna w lodówkach turystycznych. Jest coś prostszego, aczkolwiek to troszkę kosztuje, bo aż chyba euro 20. Mianowicie jest to butelka zawierająca sprężony CO2. To nie żart. Nie wiem, czy wiecie, ale CO2 wypuszczony gwałtownie po prostu mrozi. I wierzcie mi, że to się stosuje do klawiatur, do sprzętów, które trzeba po prostu przedmuchać. I zawiera taką cieniutką, fajną słomeczkę. Wystarczy włożyć pod obudowę albo strumień takiego powietrza skierować na obudowę. Ile wystarczy, a temperaturka z 21 szybko zjedzie do w granicach 11 nawet stopni, a więc termostat wtedy uruchamia piec i uruchamia piec na pełną moc.
dlatego że poniżej 15 stopni uruchamiany jest piec pełną mocą, żeby jak najszybciej nagrzać dane pomieszczenie do temperatury żądanej. To taki trik. Euro 20 śladu nie pozostawia. Wiem, że to chamsko brzmi, Contrain, ale jeśli wy nie potraficie o ludzi zadbać, to ja im poradzę. Idziemy dalej. Manipulowanie lub zniszczenie puszki zabezpieczającej termostat. 100 euro. Drogie te puszki macie. Ale okej. Jeśli dodatkowo okaże się, że zużycie gazu w danym miesiącu będzie znacząco wyższe niż standardowe w danym miesiącu, mieszkańcy zakwaterowania zostaną obciążeni nadwyżką zużycia. Już o tym pisaliście. Karą za nieporządek w pokoju obciążony zostanie pracownik zajmujący dany pokój. 25 euro osoba. Ja mam takie pytanie. Co wy rozumiecie przez nieporządek? Bo musimy pamiętać o tym, że nie wszyscy są pedantami. Niektórzy, w tym ja na przykład, ja tego nie ukrywam. Ja mam najzwyczajniej w świecie, jak to niektórzy mówią złośliwie, burdel kontrolowany. Czyli wygląda jak wielki nieporządek, ale ja wiem, gdzie wszystko leży. I rozumiem, że za to bym dostał 25 euro. Przepraszam, czy pod nieporządek wy też podciągacie położone bokserki lub stanik na łóżku? No, lub na krześle powieszona kurtka? Ja wam powiem tak, moi drodzy widzowie, że ten temat na pewno będziemy przegryzać dalej. Idziemy dalej. W przypadku nieprzestrzegania zasad czystości w pomieszczeniach wspólnych, takich jak kuchnia, w tym sprzęty AGD, łazienka, salon, garaż, pomieszczenie gospodarcze i tym podobne, karą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy danego zakwaterowania. Czyli jeśli ja się wykąpię, a następnie przyjdzie ostatni Kowalski, który wedle waszego regulaminu ma obowiązek posprzątać całą łazienkę i on tego nie zrobi, to ja za to zapłacę 25 euro. Przepraszam, ktoś, kto robił ten punkt, chyba na sufit upadł. Dlatego nie należy podpisywać tego in blanka, jeszcze raz mówię. Brak segregacji odpadów. I jestem tutaj za. Tylko tu jest 50 euro dom. No to przy czterech osobach. Z jednej strony by można było powiedzieć, że nikogo nie zaboli, ale z drugiej strony, jeśli Kowalski i Ksiński segreguje, a Brzęczykiewicz nie segreguje, i potem przychodzi koordynator i Ksińskiemu nakłada karę, i Kowalskiemu, a Brzęczykiewicz się z tego śmieje, no to się robi nieciekawe. Brak prześcieradła, powłoczki na materacu 25 euro. A jeśli materac został zniszczony, 125 euro. No, teoretycznie widzę, dbacie o higienę. No tu nie ma o co się doczepić. Łamanie przepisów bezpieczeństwa. Demontaż czujek dymu, w tym wyjmowanie baterii. 100 euro za dom. Słabo. Naprawdę słabo. Contrain, tu wam muszę pogratulować. Bardzo fajny zapis, ale powinniście karę nałożyć przynajmniej 250 euro. Powód jest prosty. Tu chodzi o bezpieczeństwo. Zagubienie, uszkodzenie gaśnicy. 100 euro. Mało. 200 to na dzień dobry powinniście tutaj zrobić. Zagubienie, uszkodzenie kosa gaśniczego. To samo, 200. 100 to za mało, kontra, naprawdę. Tu chodzi o bezpieczeństwo. Demontaż tablic informacyjnych regulaminów. Chyba troszeczkę przesadziliście. Tu w tym punkcie, 100 euro. Za to, że regulamin zostanie zdemontowany. No może komuś nie pasował w tym miejscu, albo wyglądał brzydko. Ale nie spekulujmy. Pozostawienie włączonych urządzeń podłączonych do źródeł zasilania bez nadzoru. 25 euro za osobę. Słuchajcie, wracamy do punktu debilizmu. Drogi Contrain, czyli rozumiem, że wedle tego zapisu nie mogę mieć telewizora podłączonego do gniazdka. Nie mogę mieć lodówki podłączonej do gniazdka.
To już jest to urządzenie. No halo, włączone urządzenie pozostawione bez nadzoru. I to jest do źródła zasilania, lodówka. Do tego co? Nie mogę mieć w międzyczasie, gdy jestem w pracy, na przykład ładowanego tableta albo laptopa. Nie no, słuchajcie, Contrain, ten zapis to wy chyba powinniście albo sprecyzować. Czy to w pokoju, czy w kuchni? Bo podejrzewam, że dzięki temu zapisowi to wy codziennie nakładacie karę 25 euro na każdą osobę, bo lodówka chodziła. Brak segregacji śmieci dotyczy wszystkich mieszkańców danego zakwaterowania, 50 euro od osoby. Mało. To jest mało, naprawdę, bo za brak segregacji powinniście naprawdę z jednej strony zażyczyć sobie troszeczkę więcej, ale z drugiej strony powinniście rozbić to również na osobę, na daną osobę, która nie segreguje, bo jeśli dwóch segreguje, trzeci nie segreguje i wyłapują taką karę, to zaczyna robić się nieprzyjemny, że tak powiem, problem. Tak, moi mili, to wygląda. Tak wygląda Contrain. A ja osobiście mówię tylko wam, nie podpisujcie tego śmiesznego in blanco, bo naprawdę możecie popłynąć na wiele, wiele setek euro. Dzięki serdeczne za całe 20 minut, jak nie lepiej. I oczywiście już niedługo pojawią się wywiady z ludźmi pracującymi w tej firmie być może, a może w innej, ale również zajrzymy, co słychać u firmy Krafta. Tak, dlatego, że ta firma to jest firma, która jest jak gdyby współwłaścicielem tej firmy jest, albo właścicielem tej firmy jest, że tak powiem, właściciel również Otto, albo współwłaściciel, może tak się wyrażę. Więc też będzie ciekawie, bo tam też się dzieją Meksyki, ale o wiele mniejsze niż tutaj w Contrainie. Jeśli ktoś chce na lokację do Contraina, 10 razy proszę się zastanowić. Następnym razem pokażę wam kolejne części regulaminu. Dzięki, do usłyszenia.